Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jak już pewnie się domyślacie, dzisiejszy film będzie w postaci vloga. Mianowicie, Diskill wysłał mi na testy pamięci DDR5, komplet 48 GB, czyli dwie kości po 24 i stwierdziłem, że nie ma kompletnie żadnego sensu robić takich standardowych testów w grach, bo aż że 48 GB dla gracza. Akurat benefitem żadnym nie jest. 32 w zupełności wystarcza. A dwa, że robiłem już testy pamięci DDR5 na różnych taktowaniach: od 5600 do 7200. Robiłem też porównanie DDR5 do DDR4, więc jak mówię, sensu większego takiego testu nie ma. Natomiast będą testy na moim prywatnym komputerze, na którym obrabiam filmy w Adobe Premiere Pro, filmy na YouTube. Obecnie w kąpie mam DDR5, ale 32 GB, dwie kości po 16. No i zobaczymy, jaki benefit mi da przerzucenie się na. 48 GB. Zanim to oczywiście wam pokażę, to yy, zerknijmy sobie na same memki g -Skilla. Pewnie przebitki, jakie będę używał, to te z Black Magica ładnie będą wyglądały niż na ten DJ Osmo Pocket. No, a później przejdziemy już na yy, mój monitor. Jak widać, są to g Trident Z5 z podświetleniem RGB i dedykowane są one pod procki Intela. Nie ma żadnego profilu Expo. To, o czym mówiłem wcześniej, czyli dwie kości po 24 GB. Taktowanie 7200 MHz. Opóźnienia. Cel 36, 46, 46 i napięcie zaledwie 1,35V, także niewiele jak na takie parametry. Radiatory, jak widać, są koloru białego z takimi czarnymi wstawkami. Całkiem fajnie to wygląda. Same radiatory są dość grube. Także miejmy nadzieję, że pamięci nie będą się przegrzewały. To oczywiście też sprawdzę dla Was w tym odcinku. Są to kości single-rank, czyli mamy pamięci, czy też moduły pamięci tylko po jednej stronie laminatu. No i oczywiście podświetlenie, które później Wam pokażę. Kompatybilne jest ono podobno ze wszystkimi vendorami płyt głównych, czyli MSI, Astro, Asus, czy też Gigabyte. Ja akurat będę używał tego na płycie Gigabyte'a i zobaczymy, czy to podświetlenie będzie synchronizowane razem z płytą. Ok, przejdźmy teraz do mojego komputera. Pozwólcie, że sobie klapnę. Siedzą oczywiście w nim teraz te pamięci Kingston Renegade 6000 MHz, 32 GB. Odpalony mam projekt Wadobi Premiere Pro. Tak przy okazji jest to film, który pojawi się w niedzielę na kanale Xcom. Nie będę Wam zdradzał wielu tutaj szczegółów. Nie jest on zbyt skomplikowany. No tutaj się zacznie jazda, jak będą renderowane te przebitki z gier po trzy nałożone na siebie. Także te zużycie pamięci będzie w tym momencie największe. Najmniejsze na początku filmu, bo tam się wiele nie dzieje. Odpaliłem sobie tutaj podgląd ile pamięci będzie zużywane podczas eksportu wideo. W tym momencie jest to około 10 GB, nie robiąc tak naprawdę nic. Ale za chwilę Wam pokażę jak to będzie wyglądało dalej. Mam też odpalone Info, żeby pokazać Wam temperatury pamięci po całym renderze. Także za chwilę Wam to też pokażę, znaczy za chwilę, jak się skończy render oczywiście, nie render, a eksport tak naprawdę. No i pamięci, zobaczcie, 6000 MHz, 32, 38, 38. Takie są opóźnienia. Jeszcze jedna rzecz, którą muszę Wam pokazać, którą chcę Wam pokazać, to ustawienia w Adobe Premiere Pro dotyczące właśnie pamięci. Jak mówiłem, w kompie mam 32 GB, ale 6 mam zarezerwowane na inne aplikacje, bo bardzo często podczas eksportu robię coś innego na kompie i nie chcę, żeby mi się muliło. Czyli dostępna pamięć RAM dla Adobe to 26 GB. Niecałe 32. Też trzeba mieć to na uwadze, no, ale nie chcę to zmniejszać tej ilości, ponieważ no, później będę miał jakieś tam nieprzyjemne sytuacje podczas właśnie robienia czegoś w momencie, kiedy eksportuję to wideo. Także sobie teraz kliknę eksport. Używam ustawień 4K. Oczywiście materiał nagrany jest w 6K. I bitrate ustawiony mam na 90, wiadoma sprawa, że YouTube tak czy inaczej to później przytnie, niestety. No i mam przyspieszenie sprzętowe w postaci RTX 3090, który siedzi w tym kąpie. Teraz sobie odpalę konsolkę, żebym miał też później pokazany czas całego renderu. I porównam go do pamięci G-Skilla. także teraz klikamy sobie EXPORT, pyk, zaczęło się, odpalamy sobie tutaj podgląd na zużycie pamięci. A teraz, jak mówię, na początku filmu wiele się nie dzieje, także mam 15 giga, 16, ale to cały czas, cały czas rośnie. Nie będę Wam całego tego przebiegu pokazywał, bo nie ma sensu. Uwierzcie mi, że tutaj będzie ta pamięć zapełniona pod korek, czyli po 26 giga. W tym momencie mamy już około, no teraz 21, 24 było przez moment, także 26 giga to będzie za dosłownie niedługo. Ale jak mówię, nie będę Wam teraz całego tego przebiegu pokazywał, bo nie ma sensu. Musicie uwierzyć mi na słowo. Także ja teraz wyłączam kamerkę. Już mam 23, zobaczcie. Wyłączam kamerkę i wrócę do Was, jak będzie materiał zrenderowany. Pokażę Wam, jak wyglądał czas tego. Dlaczego mówię renderowany? To jest eksport. Wyeksportowany. Pokażę Wam czas i później już wrzucę sobie pamięci diskila i zobaczymy, jak to będzie na nich wyglądało. Dobra, o 25,3 proszę bardzo, już prawie pod korek, a będzie, jak mówię, 26 bez najmniejszego problemu. Ok, eksport dobiegł końca, zajęło to 909 sekund, czyli jakieś 15 minut. Zobaczmy teraz na temperatury. Na jednej kości 45,8 stopnia Celsjusza, na drugiej 45,3. Całkiem nieźle, bo w tej obudowie, później Wam to pokażę, no, pamięci nie mają łatwego życia, jeżeli chodzi o jakikolwiek nawiew na nie, no, ale jak mówię, pokażę Wam to za chwilę. Dobra, ja teraz przemontuję pamięci G.Skill'a, no i zobaczymy jak to wszystko na nich wypadnie. No dobra, G.Skill'a jak widać już siedzą, miałem pewne obawy, czy komputer się uruchomi na profilu XMP, bo wcześniej testowałem inne memki 7200, no i niestety lipa. Tutaj problemu nie było, zaskoczył od pierwszego razu, pokażę Wam zresztą. Czyli tak, 7200 MHz, opóźnienia 36, 46, 46. Oczywiście teraz memki świecą się kolorami tęczy, a wiecie, że ja tego nie preferuję. No i tutaj pierwsza rzecz, którą sprawdzimy sobie, to czy... O, tu, 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 tu. Czy będziemy mogli zsynchronizować pamięci z płytą główną. Pyk. Ha! Tada! I już się świecą na niebiesko, czyli jak cała reszta komputera, także z tym problemu nie ma. Też trochę tego się obawiałem, czy będzie wsparcie dodane do giga dla gigabajta, czy w gigabajcie dla tych pamięci, ale jak widać jest. No dobra, właśnie, zanim jeszcze przejdziemy do dalszej części filmu, to zobaczcie, że te pamięci nie mają łatwego życia, jeżeli chodzi o jakiś nawiew powietrza na nie. Na przodzie mam AIO, czyli wentylatory z tego AIO muchają już ciepłym powietrzem i też nie obracają się one zbyt szybko, bo później też Wam to pokażę około 1000 obrotów na minutę, nawet pod obciążeniem. Na górze mamy tylko zasilacz, czyli ten wentylator zasilacza ewentualnie wyciąga trochę tam ciepłego powietrza na zewnątrz. Jeden wentyl na tyle, no i dwa na spodzie, ale jako, jako tako bezpośredniego nabiegów na pamięci nie ma, także mam nadzieję, że z pamięciami, znaczy z temperaturami nie będzie tutaj problemów, to za chwilkę sobie sprawdzimy. No dobra, odpalamy sobie teraz, już uruchomiłem projekt, ten sam zresztą oczywiście. I teraz tak, eksport media, Tutaj mamy tak, 4K, jest 4K, wszystko tak samo poustawiane. Konsolka. Control F12, no i jedziemy z eksportem. Eksportuj. Zaczęło się. Podgląd na pamięci. Nie wiem, czy teraz na początku będzie tutaj to zużycie większe, no bo jak mówię, ten początek filmu nie jest zbyt skomplikowany. A już mamy 24,3, 28, proszę 29, proszę 30. No dobra, okej. Okay. Także już na samym początku mamy, zobaczcie, dużo większe wciąganie pamięci RAM. Tak samo oczywiście wszystko ustawione, czyli 6 GB, zarezerwowane dla aplikacji, czyli 42 GB jest dostępne dla samego Adobe. No i już widać, że tej pamięci tutaj brakowało u mnie w kąpie. Ciekawe, jak to się przełoży na. Później sam czas renderu, czy będzie on sporo szybszy, czy nie. O tym się przekonamy za chwilę. Też nie będę Wam tego całego przebiegu nagrywał, bo nie ma sensu. No Widzicie, że to zużycie pamięci rośnie. 29 GB już jest, ponad 29. Być może jak będą jakieś takie duże piki, to też Wam to pokażę. Będę to kontrolował, ale jak mówię, nie będę tego nagrywał, bo, bo, bo to za długo po prostu by trwało. No i zobaczcie, mamy prawie 38 GB. A także zdecydowanie tej pamięci miałem za mało. Panel boczny oczywiście zamknąłem. Ten za chwilę sobie sprawdzimy, a przy okazji może wam pokażę, o tutaj mamy HWiNFO. info. Pokażę Wam obroty wentylatorów na chłodzeniu procesora i w obudowie, gdzie to mamy, gdzie to mamy tutaj. Na procku śmigła kręcą się około 900 na minutę. Czyli tyle prawie co nic. W obudowie wszystkie te trzy dwa na dole, jeden na tyle 600 obrotów na minutę. No, pompka oczywiście działa na 2500, też jest trochę skręcona. No, nie chciałem dawać na maksa, bo mnie trochę wkurzało tutaj takie delikatne buczenie. Także, jak mówiłem, pamięci nie mają naprawdę łatwego życia, jeżeli chodzi o jakiś nawiew powietrza na nie. No, zobaczmy sobie temperaturki teraz, jak wyglądają. Oczywiście pokażę Wam, no, już mam 45 stopni na jednej kości, 43,5 na drugiej, no, ale zobaczymy po skończeniu renderu, jak to będzie wtedy wyglądało. Na pewno będą troszeczkę cieplejsze od tych Kingstonów, no bo wiadomo mamy tutaj szybsze taktowanie. Aczkolwiek napięcia mamy takie same, bo 1.35 V, tak, w przypadku Kingstonów i w przypadku tych memek. Także to 1.35 jak na takie parametry, jak mówię, to jest bardzo niewiele. Gdyby temperatura zamknęła się poniżej 50 stopni, to będę zadowolony, happy. Na pewno nie będę grzebał nic w pamięciach, bo nie ma to sensu ustawienie lepszych parametrów pamięci akurat podczas obróbki wideo, to niewiele mi tak naprawdę, da. Tutaj ważniejsza jest sama ilość. Aniżeli to, jakie pamięci mają taktowania, jakie opóźnienia. Kurczę, akurat teraz coś musi tutaj piłą motorową napierdzielać, no, ale trudno. Ok, eksport skończony 837 sekund z kawałkiem, czyli około 14 minut. Różnica około minuty w porównaniu do tamtych pamięci. Szału nie ma, tyłka nie urywa. Być może na bardziej zaawansowanym materiale byłyby te różnice bardziej widoczne. Temperatury ok, poniżej 50 stopni, czyli 47,8-47 stopni. Jak najbardziej w porządku. Aczkolwiek na pewno nie będę się pamięciami już tutaj bawił, żeby podnosić napięcia i obniżać timingi, bo raz jak mówiłem, niewiele mi to da, nic mi to tak naprawdę nie da, w przypadku obróbki wideo, a gram rzadko, no, a na pewno temperatury wtedy by wzrosły, a poniżej 50, powyżej 50 stopni dla mnie akurat, no, to już jest dla pamięci trochę za dużo. Szkoda, że nie ma tutaj kilku profili XMP, przypomnę tylko jeden 7200, Mógł być co najmniej 3, czyli 7200, 6800, 6400. Byłoby to fajne, gdyby ktoś miał na przykład płytę, która nie obsłuży tych 7200, bo takie płyty się zdarzają. No i wtedy łatwo może za, prof... za pomocą profilu XMP sobie to zmienić. A tak trzeba będzie grzebać ręcznie. No i nie ma też wsparcia dla MD. Aczkolwiek, no 7200 dla MD to jest zdecydowanie nie ta liga, ponieważ tam przypomnę, optymalne taktowanie dla RAMu to 6000 MHz, żeby dzienniki były 1 do 1 do 1. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało, jak tak to oczywiście zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco, trzymajcie się, pozdrówka, hej!